Okej, witajcie, ja jestem Zreela, to jest kolejny odcinek z Limbo z kamerką. Nie ma co właściwie czekać, kontynuujemy w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Nie pamiętam, jak się w tą grę grało, ale myślę, że będzie okej. Tu jakaś skacze sobie żabka. Nie wiem, co ona chce, ale się schowała. Gdzieś tam sobie biegniemy. Hoppa. Dobra, to coś trzeba zrobić, ewidentnie. Tylko co? Dobra, ja tu chyba ostatnio byłem i stąd się nie dało wyjść potem. O właśnie. To... Czytaj rozdział. O, właśnie tak. I biegniemy. I co tu? Tu coś mogę zrobić? Nie. Nie pamiętam, co się czym robiło. Opa. Mogę iść do żabki? Okej, chyba nie. Jestem w takiej, można powiedzieć, przysłowiowej dupie. Chyba, że zrobię tak. O! Masterpiece. Nie wiem, co ja robię właściwie. Tak sobie skaczę teraz, ale... Sounds like fun. Weź to. Głupiś. A jakby zrobić... Na pewno tak zrobię. Także wskoczę. O! Goni żabę! Goni żabę! Goni żabę! I żabka mi zrobi... Aaaa! Właśnie! To było to! Biegniemy sobie teraz w tą stronę. Bo to się chyba coś tu się uruchomiło się. I mianowicie... Tak. Tu powinno coś popłynąć teraz. Powinna popłynąć woda. Tak na logikę. Chyba, że jeszcze czegoś tam nie zrobiłem. Także wrócimy się. Bo to też jest całkiem prawdopodobne. Dobra, nie mi nie wchodzić do pokoju. Bo się tak trochę bałem. Tu jest ta wajcha. Jak się przekładało wajchę? O, kontrolnie się przekłada wajchę. O, dobra, trzymamy wajchę. Wow, deszcz. Zaczął mi pad wibrować. Ale nie spadł, więc jest spoko. Zaraz go będę musiał jakoś przełożyć, fajnie. Moment, no, tu niech sobie biegnie. Dobra, teraz już nie powinien spaść. W ogóle wywołaliśmy deszcz poprzez... Poprzez co? Właściwie nie wiem, co my zrobiliśmy, że wywołaliśmy ten deszcz. O, utopiłem się. Jak ja tam mam dojść? On się utopił. Dobra. Teraz kolejna rozkmina, jak przejść do tej na tą kładkę, bo to tam na pewno mamy się dostać. W ogóle deszcz pada wszędzie. Tylko akurat nie do tej części rynny, która tą wodę odprowadza. No, ta kładka jest teraz po dobrej stronie. I teraz to ja tu się mogę bawić. Przecież tak nie do końca. Nie wiem. No, wlewaj tam wodę. Co ja teraz mam zrobić? Mogę wlać wyżej? Nie no, wyżej nie wleję. A czy może mi się uda przeskoczyć? W sensie...
w sensie tam drugi brzeg. Nie uda mi się. Ale da się tym płynąć. To trzeba tak jakoś się przestawić. Mam wrażenie. Dobra. Wychodzimy. I przestawiamy dalej. To trzeba tak jakoś ustawić, żeby się potem dało przejść. Więc... O! Dobrze. Jest już lepiej niż gorzej, to na pewno. Aczkolwiek sam ten fragment jest dość problematyczny i pracochłonny, ale ja nic nie będę tutaj przewijał, bo właściwie czemu? Czemu miałbym to robić, nie wiem. No. Nie, jeszcze nie. Jeszcze tam jest doskoczę, a spróbuję teraz. Spróbuję zrobić to teraz. Może mi się uda, chociaż wydaje mi się, że ta odległość nie jest jeszcze dość duża. Utopiłem chłopczyka. Jestem mordercą pewnie jakimś czy coś. A to tylko gra, dobra. Przynajmniej już deszcz pada. Więc mamy chociaż jakiś tam plus z tego. Gdzie w tym momencie jest kładka? O, kładka jest znowu tutaj. A ja już wiem, jak to zrobić. Dobra, już wszystko wiem. Wszystko jasne. Tu powinno być ok. Dobra. Tak będzie zdecydowanie łatwiej to przestawić. Oczywiście dałoby się raczej to zrobić moim pierwszym sposobem, ale tak będzie dużo szybciej, łatwiej, przyjemniej i bezboleśnie. Whatsoever. Dobra. I skoczył. Dobrze. Niczym Noriaki Kasai. A tymczasem... Co tu się będzie działo? Bo jest taka duża, pusta przestrzeń. I zaczynam się bać. Deszcz w dalszym ciągu pada. I... Umarłem. Wpadłem do smoły, asfaltu płynnego. Czegoś takiego niezbyt przyjemnego. Aczkolwiek nie wiem, jak to wszystko. Trzeba to by tak po prostu wszystko. Aaaa, tam się wespnę na to. Okej. Okay. A to tak tu w ogóle. Tutaj spływa w tym miejscu, ale tam dalej też jest. I to trzeba. Tego nie można lekceważyć. Więc. Hop. I do góry. I biegniemy dalej. A tu już jest woda, patrz. I slide w dół. I wpady wibrują. Wskocz na to. O, jestem w ogóle... To mi do czegoś będzie potrzebne. Weź to ciągnij. Ciągnij skrzynkę ze sobą, co ci tam szkodzi, chłopczyku, o w ogóle białych oczach. Nie wiem, do czego mi to będzie potrzebne. Ale to, że będzie, jest... bez wątpienia tutaj... no po prostu... O, właśnie. Tu to mi będzie potrzebne. Bo tam nie wskoczę, a tam muszę wskoczyć zapewne. A co jeżeli... O! Czy ta woda się podnosi? Nie, to już z tym nic nie zrobię. Jakby się to dało na górę wprowadzić, to było fajnie. Ale ta woda się i tak podnosi, więc tu chyba trzeba czekać. Przynajmniej takie mam wrażenie, że się podnosi. Biegnij! Ja. Nic z tego, mój drogi. Nie wiem, bo tam jest takie, pożydało mi się właśnie ten klocek, żeby wskoczyć wyżej. Aczkolwiek gdyby się dało wciągnąć drabinę, to byłoby fajnie. No to by się też fajnie... O, właśnie. Czyli to jednak była wajcha. Bo to wygląda trochę jak laska. Taka, w sensie, jak kula. Fuck? Dobra. Nie tak to miałem zrobić. Ale już mam mniej więcej pomysł, tylko czy ona się tu...
Ona się tu nie zmieści, ale chyba to tak trzeba i tak podstawić. Zobaczymy, mamy drugą próbę, mamy jeszcze przynajmniej z 50. Tak myślę, że uda się. Która część się może odsuwać? Ustawmy to tak i zobaczymy. Bo tu. Dobra. Tam się nic nie odsuwa jednak. O, fuck my life. Dobra, idziemy. Tu, no, oczywiście nie poprawiłem sobie już słuchawek, tak żeby mi na oba ucha wchodziły. O, właśnie tak. I teraz zrobimy może tak. Tak. Nie, to mi się zablokuje. Jak wyskoczyło? Tylko teraz już trochę za późno. Czemu on nie umie pływać, głupi dzieciak? Już to jest łatwe, no Jezu, co to tam było? Wywindować się do góry. Trochę kraula. Nawet nie. Dobra. Może tu nie, no tutaj na pewno to nie zadziała, chociaż. Dobra, spróbujemy. Właściwie nic nie szkodzi, nie? Żeby spróbować. Uciekaj przed tą wodą, bo woda jest zła. To tutaj psia. Jednak nie tędy droga. I do dziury. O, spadniesz. Nie dość, że martwy, ale się jeszcze trzymał tego. Nie wiem, co on próbował osiągnąć. Dobra. Spróbujmy zrobić coś jeszcze innego. Mianowicie widzę jedną możliwość, która tutaj się lekko rysuje. O właśnie. O tym już nie pomyślałem wcześniej, a to jednak trzeba było zrobić. I pewnie zrobiłbym to szybciej, gdybym się przyjrzał po prostu elementom, ale niestety jestem zbyt pochopny w działaniach i tak to się później dzieje. Dobra. Damy tak bardziej na środek, żeby się nic z tą skrzynką nie stało. I zostawiam. Chwyć to i zostaw. Dobrze. Na górę. Pad wariuje. Nie wiem, czy wysłyszycie te wibracje. W każdym razie czuję. Na całym biurku, bo pad jest jakby w takiej wnęce w biurku i on tam sobie leży i wibruje w tym momencie. Dobra. Nie nabić się na kolce. To jest kolejne wyzwanie podczas tego fragmentu rozgrywki. Ale chyba się uda. Tylko teraz jest taki wyścig z czasem. Bo muszę zrobić tak. A, dobra. Wygrałem wyścig z czasem. Chyba. Dobra, o ja, to jest taka przeciekająca ta. Za wcześnie się wybiłem. Fuck. Bo to jest przeciekająca skrzynka. I ona po prostu przecieka. I trzeba ją. Fak, zostałem od początku. Trzeba dobrze wyskoczyć w dobrym momencie. No nic. Mamy jeszcze 49 tysięcy prób. Także myślę, że nam się uda. Hop. I do góry. Tego nie odsunąłem oczywiście, ale to się da zrobić. Teraz hop. I jest, i siedzi. Zobaczmy, co tam z padem. Dobra, pad jest bezpieczny. O tym jestem przekonany, bo siedzi gdzieś tam głęboko w tej wnęce, nie ma prawa wypaść z niej, więc bez obaw nic mi się z nim nie stanie. Wyciągnijmy to. Mam jakieś śmiecie. Śmieci właściwie, nie śmiecie. Skocz tu. I ból, ból, ból. Jeszcze, hop. Jest. Jest run, bitch. Oj, tu już mogę spokojnie sobie tak przejść. No, dobrze. I teraz do góry. Nie, jeszcze nie. Bo tu też się coś zalewa. Ja teraz pójdę w górę. Myślę, że to mi pomoże. O, ładnie wyskoczyło. Co teraz muszę zrobić?
pewno nie mam zrobić tego, co zrobiłem, czyli iść tu od razu. Coś ma są. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to nie zadziała teraz, no właśnie. To się w ogóle nie unosi. Dlatego utoniemy. Jopa. Coś tu jeszcze trzeba zrobić. Dobrze, że mamy tyle tysięcy prób, bo inaczej to by było ciężko. Hop. A może tam pojechać na sam dół? To nie, na sam dół nie ma sensu jechać. Już to widzę. Otworzmy to i tu może coś się jeszcze... Nie wiem. Na dół. Limbo. A już za późno. Bo to się... To można przesuwać, widzicie. Tylko nie wiem, co to daje, że ja to przesunę. Właśnie, bo ja znowu umieram. Nie! Dobra, utonął. Tu, na dół. Bo ja chcę obserwować teren teraz. Teraz to było celowe. Dobra, tam jest jakiś ten. I pomyślmy tak. Tak. I tak. No miałeś skoczyć na tę kulę, ty głupi jesteś. O, widzicie, bo tak strzela fajnie. I to ma tak wyszczelić i ja mam coś z tym zrobić. Tylko nie wiem co. Jeszcze. Ale to jest kwestia czasu. Żebym ja się dowiedział. Już wiem, dobra. Już widzę to. Już mam pomysł. Uciekaj, czy wypali, bo to teraz wyszczeli, co mi daje pewną przewagę czasu nad wodą. Patrzcie, strzeliło. Zamykamy. Nie masz tego ten, tylko masz to popchnąć. Teraz z powrotem. Do góry szybciutko, szybciutko, limbusie. Limbus w ogóle. I na skrzynkę. I to powinno nas tu ładnie wychopsiać. O jasne. Pięknie. Tam jest w ogóle lampa. Ta lampa jest dziwna, bo świeci. No ale okej. I słychać kroki. Nasze. Tu jest wajcha. Tam jest następna wajcha. Dobra, przełóżmy wajchę. Okej. Znaczy na pewno miałem to zrobić. Tylko co teraz? O, doskoczył, dobra. Teraz to w dół, a ten pad mi wariuje strasznie. Wow. Teraz to bym musiał zapewne wrócić się na dół i wyłączyć tą wajchę. Więc ten pad mnie naprawdę przeraża już. Wyłączmy wajchę. I wyłączyłbym jeszcze tamtą wajchę. Teraz tą bym wyłączył. I teraz... Mam nadzieję, jak ją włączę. To mi nic nie da, bo ja sobie nie wyskoczę do góry tak wysoko. Dobra, mam pomysł. Teraz włączymy tamtą wajchę. Tu na dole, bo ją wyłączyliśmy, teraz by ją można wyłączyć. Znaczy włączyć. W każdym razie zrobić to. Nie wiem. Teraz to. Tak. To mi nic nie da. Przydałoby się stąd wodę spuścić. Co coś jest uczynione? Jakie mam wrażenie? Okej. Chyba jest tej wody trochę mniej w tym zbiorniku. Dobra. O!
Tak, jest wyżej. Widzicie? Pięknie. Udało się. To jest po prostu magia jakichś robaków czy czegoś. I skok. I tu mi znowu będą dawać światełko. Trafił mnie. Trafił. Fuck, 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 fuck. Ja tu spadnę do wody. Ten gościu tym światełkiem mnie nie może trafić. Na pewno nie w tym momencie. Trzeba to dobrze wytimingować. Tak, i teraz bierzemy, bierzemy. O, pięknie. Teraz zrobić tak. Zapewne. I teraz mnie trafił. Odbije się z tego. O, popchnie to. Okej. Okay. Już dalej tego nie popchnę. Dobra, utop się. Bo to się mija z celem. Ten pad jest naprawdę denerwujący. On jest tylko włączony. Ja nic z nim nie robię. A, jednak. Ej, nie. Ale mnie trafiło. Czemu w tamtą stronę? O, zablokowałem przejście. Idziemy, tylko tu już nic nie zrobię właśnie. No, tu się blokuje i dupa. Także idź, umrzyj. A nie, bo tu jest światło przecież. To wariuje w świetle, więc mam teraz iść w drugą stronę. I zapewne mam teraz iść tu. Na górę czy na dół? Na górę. Przejdę na górę, może coś tu jest. Tu jest tylko śmierć. Dobry upadek z wysokości przeżył. Fuck. To było do przewidzenia. Teraz z powrotem. Stój na tym! A, bo ty nie będziesz stał na tym. No. Zapomniałem. Powisimy trochę. Bo to się unosi. Dobrze, że na drabinie on się nie rusza. To jest naprawdę dobre. Teraz ta skrzynka, co tam jest tam w rogu, ja ją pokazuję palcem, ale wy pewnie tego nie widzicie. Ona się pewnie tu przesunie, ja sobie na nią wskoczę z tej drabinki i wszystko będzie cacy. Zobaczymy, bo taki jest plan i on działa. Z tego co widzę, ta skrzynka się przesuwa. Jest tam jakimś zamazanym cieniem na dole, ale się przesuwa, więc to jest progres. Hop, w górę. I tu. No tak, ja teraz nie przeskoczę w drugą stronę, nie? Utopiłem się. Niedobrze. A teraz muszę jakoś się ogarnąć tak, żeby w drugą stronę biec. Czyli zapewne muszę zrobić tak. Nie tak. Fuck, za wcześnie się wybiłem. Muszę teraz pobiec znowu do tego światła. Zdążyć wrócić. Tak, to nie ma czasu na czekanie. Biegniemy. Wkurzam już ten pad, naprawdę. Ja go nie będę odłączał, bo już się przyzwyczaję kiedyś. Może. Mam nadzieję przynajmniej, ale to jest naprawdę wkurzające. Cieszę się, że tego nie słyszycie, bo tylko mam wrażenie, że coś się dzieje. Dobra. Idziemy tu. Teraz hops. Do światełka. Tu, nie, w drugą stronę, dobra, biegniemy. Jump, skoczył jeszcze raz. Na górę i teraz tu. Tam są te robaki, co wyjadają te świetliki. W międzyczasie dzwoni mi telefon. O, szkoda, że muszę odrzucić, znaczy nie odrzuciłem, odrzuciłem telefon, nie odrzuciłem rozmowy. Leci gdzieś ta skrzynka. No. Także... Okej, nie można się w złym momencie wybić, bo jeszcze na kolce wpadnę. Przez tego świetlika. Dobra, teraz już mogę iść. O! Jest! Dzięki... Do usług. Na górę. Tam coś będzie.
Fach mi jednak nie, jednak tam jest tylko czarna dziura. Więc skoczymy sobie tu. I była jakaś ścinka, więc oznacza to ładowanie zapewne czegoś. Skaczemy sobie po jakichś niesamowitych klifach i tak dalej. Tu deski. Dom! Domy właściwie. Tu na dół muszę iść zapewne. Jednak nie mogę iść tu na dół. Co ja mogę zrobić? Bo tam... Tam jest woda. Woda mnie zabija. Woda jest zła. Chyba, że wespnę się... No, dobra. Nie! Nie, nie spadaj! Myślałem, że to się urwie całkiem i chciałem odskoczyć w akcie desperacji, ale jednak nie, gra mnie oszukała. Bardzo scumbag z jej strony. Ale to o to chodzi w limbo. Dobra, teraz już wiem, że się tak szybko nie urwiesz. A jednak dałem się na to złapać jeszcze raz. To jest zbyt smutne, jak na mój gust, no ale trudno. Utopiłem tego gościa już dwa razy w jednej kałuży. Teraz się odsuniesz. Pięknie. O, wskoczyłeś. Tu jest woda. I co tu? Ojo! Dobra. Hotel! Tu nie doskoczysz. Ja tu muszę iść po literkach, tylko one kopią prądem. Zapewne. Ciekaw jestem właściwie, jak wygląda śmierć od kopnięcia prądem w tej grze. Zaraz się przekonamy. Nic spektakularnego. Dobra, myślałem, że jest to coś lepszego, ale jednak nie, to po prostu umiera. Dobra, teraz czekasz, chłopczyku. Możesz się rozpędzić. No i... opa! Nie zdążyłem, bo on tak się dziwnie ten... Włączył ten neon. Mało czasu jest, mało. W ogóle można zrobić tak. Teraz się włączy. Oj, ta druga przerwa, mam wrażenie, jest trochę dłuższa. Chociaż... No nie zdążyłem, no to nie wiem. A no muszę po tych literkach iść, to nie ma już tutaj innej opcji, to naprawdę, bo jak spadnę, to widzicie, mam specjalnie rurę przygotowaną, żeby tu wejść. No bo tutaj spadnę od razu. Podejść do krawędzi i takie sprawy. Więc zdecydowanie muszę tu wyskoczyć. Są elementy niekopiące w tej literce. A! Cheaty. Tylko nie wiem, co one mi dadzą. O, w ogóle nie kopię już, więc jest spoko. Wystarczy przejść H. No za wcześnie, minimalnie za wcześnie. Naprawdę sekundy, milisekundy nawet brakło, żeby to ogarnąć. Dobra. I raz, dwa, trzy, hop! Fuck! Trzeba mieć tak idealny timing, jak nigdy wcześniej. Dobra. Czekamy, czekamy, czekamy. Jest! Jest! Zepsułem te. I tym sposobem... O właśnie, tak. Poszedłem trochę na skróty, ale tu mamy wajchę. Która nam wyłączyła prąd. Teraz z powrotem. I pięknym sposobem, z gracją, w kwiecie, stylu i tak dalej. Nie wiem, co w ogóle co powiedziałem teraz, ale da się z tym chyba żyć. W każdym razie idziemy dalej. Udało nam się wyłączyć wszystkie neony, które kopią i są w ogóle zabójcze. Hotel jest na dole. Jest, chwycił się. Zdążyłem, zdążyłem. Kolejny komin. W ogóle
Czemu biegamy po dachach? To jest niczym Assassin's Creed w tym momencie. Fuck. Run for your life. Właściwie cała gra na tym polega. Biegniemy po to, żeby żyć? Nie, 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 to mi będzie potrzebne w ten sposób. Bo to jest... To jest... A, bo to... już wiem, dobra. Chodź tu. Chodź tu, o... Muszę się z tej wysokości, z tej drabinki... A mogę ją przesunąć? Z tej drabinki muszę... wyskoczyć na tą szybę.